Rzecz o książce. Zaprasza Magdalena Kapuścińska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku Rzeczy o książce. Przy mikrofonie Magdalena Kapuścińska. Chciałabym Was dzisiaj zabrać na spotkanie z przyjacielem. Będzie to spotkanie szczególne za pośrednictwem Mirosława Ikonowicza i jego książki Ombre Kapuściński. Jakiś tydzień, dwa temu do mojej biblioteczki, której fragment możecie zobaczyć na zdjęciu w tle facebookowego profilu Rzeczy o Książce, dołączyła nowa pozycja. Jest to, zdobyta dzięki młodszej siostrze, książka Ombre Kapuściński Mirosława Ikonowicza. Muszę się przyznać, że miałam ją już kiedyś w rękach, jednak było to w czasie, kiedy pisałam pracę magisterską o Ryszardzie Kapuścińskim zresztą i w której każda dodatkowa lektura na jego temat tylko nieubłagalnie odsunęłaby w czasie finalizację owej pracy, bowiem kiedy tylko sięgałam po książki o Kapuścińskim i Kapuścińskiego, zawsze zapominałam o tym, że powinnam pisać, a oddawałam się ich lekturze. Dlatego, kiedy po raz pierwszy w moje ręce wpadł Ombre Kapuściński, uznałam, że najwyższy czas zabrać się jednak za pisanie, a jeśli nabędę tę książkę, to nie będę w stanie się zmobilizować, tylko oddam się lekturze. Dlatego odsunęłam ją w czasie i zaczęłam właśnie jakiś tydzień temu. Książka Mirosława Ikonowicza opowiada o przyjacielu, bowiem jej autor przyjaźnił się z Ryszardem Kapuścińskim. Jak sam o sobie napisał na obwolucie książki. Jestem z pokolenia, które w czasie II wojny światowej nie walczyło z bronią w ręku, ale wyszło z niej z naładowaną wyobraźnią i niezwykłym zasobem życiowych doświadczeń. W wieku 15 lat czuliśmy się dorośli. Skończyła się wojna, a ja wiedziałem już, że chcę opisywać nowy, fascynujący świat, w którym się znalazłem. Ziemie odzyskane, gdzie trafiłem jako repatriant z Zabuga. Zacząłem regularną współpracę z kilkoma gazetami jako korespondent z Pomorza Zachodniego. Redakcje nie pytały na szczęście o wiek. Nieco później były Bałkany, Ameryka Łacińska, Południowa Europa i praca korespondenta wojennego w dawnej portugalskiej Afryce. Jeździłem jako korespondent Polskiej Agencji Prasowej i współpracownik polityki. Niezwykli ludzie, których spotykałem, z którymi się przyjaźniłem, wielcy i mali, nie mieścili się w gorsecie depeszy agencyjnej, dziennikarskiej korespondencji. Stąd kilka książek. Hiszpania bez kastanietów, Wyspa Nadziei, Zawód korespondent, Wilno, Hawana, Madryt, Angola Express. Ta ostatnia, którą oddaję w ręce czytelników, jest o przyjaźni. I właśnie o przyjaźni jest ta książka. Niezwykle ciepła, jednak wcale nie bezkrytyczna. Kiedy Mirosław Ikonowicz pisze o Ryszardzie Kapuścińskim, kiedy przytacza słowa innych osób, które się spotkały z cesarzem reportażu, wyłania się z nich postać bardzo ciepłego, sympatycznego, uśmiechniętego człowieka. Ale nie jest to książka bezkrytyczna. Autor potrafi zmierzyć się z przeszłością, czyni to między innymi w rozdziale Sąd nad pokoleniem. Na początek jednak może krótka historia o tym, jak poznali się autor i jego przyjaciel. Jak się poznaliśmy? Było to po kolejnym fascynującym wykładzie profesora Aleksandra Geisztora, idola wszystkich studentek. Na jego wykładach zawsze brakowało miejsca na sali. Niezwykle przystojny, prowokacyjnie przychodził na wykłady w eleganckiej bluzie wojskowego kroju, jakie nosili kanadyjscy lotnicy, uszytej z grubego, surowego jedwabiu w stalowym kolorze. Rozpoznałem ją natychmiast, ponieważ mój ojciec wrócił w identycznej z Puszczy Rudnickiej i czasami pozwalał mi ją nosić. Pochodziła z kanadyjskich zrzutów dla Armii Krajowej. Po wykładzie profesora Geisztora podszedł do mnie smagły chłopak o roześmianych oczach i bujnej, ciemnej czuprynie. Przedstawił się i zapytał: to ty jesteś Olgi mąż, ten Wilnianin, co przeniósł się do nas z UMK z Torunia? A więc będzie nas z Kresów co najmniej dwóch. Ryszard ze swą famą poety i człowieka, który ma już za sobą pierwsze dziennikarskie sukcesy, był najpopularniejszym studentem na roku. Pamiętam utkwione w nim pełne zachwytu oczy koleżanek,
gdy z rozwianą czupryną recytował wiersze podczas przerwy w wykładach. Nie swoje, lecz Mickiewicza na przemian ze Schodkami Majakowskiego. Mirosław Ikonowicz i Ryszard Kapuściński przez jakiś czas pracowali razem w Polskiej Agencji Prasowej. Cały świat przemawiał do nas pośpiesznym jazgotem dalekopisów. 30 aparatów ustawionych w dwóch rzędach po obu stronach sali, podpartej dwoma smukłymi marmurowymi kolumnami, wystukiwało nieregularny rytm. Niektóre nieruchomiały i milkły, ale po chwili koncert mechanicznych cykad zaczynał się na nowo. Dyżurni technicy w szarych fartuchach zrywali z kolejnych dalekopisów zwoje zadrukowanego papieru. Sala dalekopisów Polskiej Agencji Prasowej znajdowała się na ostatnim, trzecim piętrze stylowej, oszpeconej śladami po odłamkach niemieckich pocisków, secesyjnej kamienicy przy warszawskiej ulicy Foksal. Na początku, gdy tu wchodziłem, serce biło szybciej. Hala i na Ryśku zrobiła ogromne wrażenie. Rozglądał się z zachwytem w oczach, jak po jakiejś katedrze. To tutaj jest to miejsce. To tu odbieracie wiadomości z wszystkich krajów świata, powiedział zachrypniętym z emocji głosem. Odpowiedziałem Ryśkowi, że to jest właśnie bijące serce agencji, chyba coś w tym stylu. Gdy dziś, po pół wieku z dużym okładem, przypominam sobie tę rozmowę w hali dalekopisów Polskiej Agencji Prasowej, rumienię się z powodu naszej egzaltacji. Młodszym pokoleniom dziennikarzy, dla których komputer i telefon komórkowy są już tradycyjnym środkiem łączności, zapewne niełatwo będzie zrozumieć, jak można się było tak podniecać widokiem kilkudziesięciu hałaśliwych elektrycznych maszyn do pisania. Maszynek, które służyły do odbioru i nadawania tekstów sperforowanych uprzednio na wąskich, żółtych taśmach papierowych. Ważny jest czas i miejsce, w którym rozgrywa się ta scena. Nie minął jeszcze rok od śmierci Stalina. Rzecz dzieje się w kraju, w którym dostęp do informacji, zwłaszcza zagranicznej, nie był, łagodnie mówiąc, powszechnym przywilejem. Dlatego hala dalekopisów, gdzie weszliśmy z Ryśkiem, to było miejsce niezwykłe, niemal egzotyczne. Rozumieją to jeszcze ludzie pracujący w naszym zawodzie, którzy urodzili się, jak my, na początku lat 30., a nawet i ci, co przyszli na świat w ciągu następnych 4 dziesięcioleci ubiegłego stulecia. Zapomniana już dziś romantyka zawodu dziennikarskiego wiązała się w wielkim stopniu z tymi dawnymi środkami łączności, często zawodnymi, w wielu miejscach naszego globu trudno dostępnymi. W tak zwanym cywilizowanym świecie, gdy zawiodły inne środki łączności, sytuację ratował telefon. W książce Ombre Kapuściński Mirosław Ikonowicz zabiera nas w wyjątkową podróż. Podróż z przyjacielem, z którym wspólnie przemierzył wiele, wiele dróg, z którym był na wielu spotkaniach, odbył wiele rozmów. Czasem, jak w przypadku Angolii czy Hiszpanii, wymieniali się oni na stanowiskach korespondentów PAP. A za motto swojej książki przyjął słowa Paulo Coelho. Jeśli chcesz kogoś poznać, musisz iść jego ścieżką. I właśnie tą ścieżką zabiera nas na poznanie Ryszarda Kapuścińskiego, poznanie od strony szczególnej. Od strony trochę innej niż mieliśmy tego przykład w podróżach z Ryszardem Kapuścińskim, bowiem Mirosław Ikonowicz znał Ryszarda Kapuścińskiego przez całe jego dorosłe życie. Czasem nie widywali się przez dłuższy okres czasu, a czasem spędzali ze sobą wiele dni. W swojej książce Mirosław Ikonowicz zebrał również świadectwa innych osób, które znały Ryszarda Kapuścińskiego. Sporo takich świadectw pojawia się w rozdziale 3 zatytułowanym Oczami kobiet. Przytacza w nim m.in. rozmowę z Zoją, czyli córką Ryszarda Kapuścińskiego. Rozmowy z Zojką, córką Ali i Ryśka, w czasie naszych licznych spotkań już po śmierci jej ojca. Coraz lepiej dostrzegam ich wspólny rys charakteru. Ona też ma silny charakter, twarde zasady. Mieszka w Kanadzie, ale teraz często odwiedza mamę albo lata do Japonii, do syna Brendana i jego rodziny, żony, Japonki Yuki i ich nowonarodzonej córki Hany. Teraz dodatkowe podróże, wyjazd do Chin, do Włoch, gdy na zmianę z mamą odbiera nagrody za twórczość jej ojca. I uczestniczy w premierach jego książek wydawanych za granicą.
Ryśka nosiło po świecie całe życie i ciebie też nosi, mówię. Mama ma rację, gdy mówi, że tata nie umiał być chory. Przerażała go myśl, że jakieś niedomagania mogłyby mu uniemożliwić dalsze podróże. Prawie nie pił, jego wątroba nie znosiła alkoholu. Wiesz, ale palił do 48 roku życia i to dużo. Dwie paczki dziennie mocnych papierosów. Jak lekarz go ostrzegł, że może przestać chodzić, że ma zwężenie żył w nogach, to rzucił. Jechał wtedy do mnie, do Vancouver. Mój synek Brendan miał 5 miesięcy. Gdy ojciec wyjeżdżał z Seattle do Vancouver i kupował bilet na pociąg, na pytanie, czy miejsce dla palących, odpowiedział, dla niepalących. I od tego czasu nie palił. Miałem wrażenie, że na pogrzebie taty byłaś zaskoczona tymi ogromnymi tłumami, kompanią honorową wojska, setkami wieńców od przyjaciół, od różnych gremiów, instytucji. Przyjeżdżałam do Polski, do ojca, a nie do wielkiego człowieka. Praca ojca, kiedy jeszcze mieszkałam z rodzicami, nie przekraczała drzwi naszego domu, zostawała na zewnątrz. Mam na myśli relacje z jego kolegami i środowiskiem. On był w domu taki, że nie zdawałam sobie sprawy, iż na co dzień obcuję z wielkim człowiekiem. Wiedziałam, że jest niezwykły, ale nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo. Jakby to powiedzieć, nie byłam specjalistką od twórczości Kapuścińskiego. Niektóre jego książki, których nie znałam, Lapidaria, przeczytałam dopiero po jego śmierci. Ryszarda Kapuścińskiego ciepło wspominają również jego współpracowniczki z Polskiej Agencji Prasowej. Koleżanka Ryśka z PAP, jedna z tych, na której urodę zwracał niemal każdy mężczyzna wchodzący do redakcji, zapytana jak go wspomina po latach, odpowiedziała bez namysłu. Miał ujmujący uśmiech, któremu towarzyszyły iskierki zainteresowania w oczach. Była w tym uśmiechu jakaś nieśmiałość, delikatność i życzliwość. Nie było w nim zaczepności, tylko zaciekawienie rozmówcą. Jednak bez natarczywości. To było wrażenie z pierwszych dni, gdy zaczynał w naszej redakcji. A potem? Do dziś tak go widzę. Bywał cierpliwym i subtelnym powiernikiem kobiet pięknych i brzydkich, wspomina Ryśka inna nasza koleżanka, z którą obaj pracowaliśmy w jednej redakcji. Unikał jednak, jak mógł, przebojowych. Głupie, nawet jeśli ładne, nigdy go nie bawiły, a niekiedy wprawiały w irytację. Elżbietę Wichrzycką z tego samego roku studiów w Instytucie Historycznym obaj z Ryśkiem darzyliśmy wielką sympatią. Gdy Elżbieta wspomina Ryśka po latach, nie robi tego pod wpływem twórczości wielkiego pisarza, jakim stał się kolega i przyjaciel ze studiów. Jak go pamiętam z czasów, gdy razem studiowaliśmy, był czarujący i podobał się dziewczynom. Był chłopięcy, trochę bezradny, z głową w chmurach, ale wyznający twarde zasady. Może był dobrym aktorem? Na pewno było coś z aktorstwa w jego zachowaniu. Poza tym nie wiem, kiedy fantazjował, a kiedy mówił szczerze. A jeśli tworzył jakąś fikcyjną rzeczywistość, to może natychmiast wierzył w to, co mówił. Nie biegał jednak za spódniczkami. Wyraźnie wolał, gdy dziewczyny zwracały na niego uwagę. U większości z tych, które były w niego wpatrzone, wzbudzał uczucia opiekuńcze i chęć poświęcenia się. Chciałabym zobaczyć którąś z naszych dzisiejszych feministek, jak mięknie w cieple uśmiechu i zainteresowania ze strony Ryśka. Książka Mirosława Ikonowicza wzbogacona jest zdjęciami, tymi wykonanymi przez Ryszarda Kapuścińskiego w czasie swoich podróży, jak i tych, na których możemy zobaczyć cesarza reportażu. Jedno z takich zdjęć to zdjęcie na okładce książki. Muszę się Państwu przyznać, że mogłabym tak siedzieć i patrzeć na tą książkę przez długi, długi czas, bowiem spoglądają z niego mądre, pełne zainteresowania, ale przede wszystkim ciepła oczy pisarza. Tak jak na wielu innych jego zdjęciach widać zainteresowanie drugim człowiekiem i bijące od niego ciepło. I chociaż wiem, że Ryszarda Kapuścińskiego nie będzie dane mi już spotkać osobiście, to mogę spotkać się z nim na kartach książek. Nie tylko jego, bowiem właśnie w Ombre Kapuścińskim Mirosław Ikonowicz odkrywa nieznane do tej pory szerszej rzeszy czytelników Kapuścińskiego,
wydarzenia z jego życia i przede wszystkim swoją przyjaźń z pisarzem. Bardzo lubię też te zdjęcia Ryszarda Kapuścińskiego, na których jest na tle swoich książkowych zbiorów. Widać wtedy, że są one całym światem autora, ale z otwartością przyjmuje on wszystkich spotykanych ludzi. W jednym z ostatnich akapitów książki Mirosław Ikonowicz pisze: w samolocie człowiek ma dużo czasu na myślenie. Czy dobrze użyłem swego czasu? Nie w Gruzji, lecz w ogóle w życiu. A Rysiek? W pewnym momencie, na szczęście dość wcześnie, Rysiek skończył z dziennikarstwem agencyjnym. W swoich podróżach jako korespondent i specjalny wysłannik PAP zgromadził ogrom doświadczeń. Wymagały refleksji, stały się nieocenionym materiałem do literackiej obróbki. Świadomy swego potencjału pisarskiego, postanowił czas, który mu pozostał, poświęcić innemu pisaniu. Okazało się to wspaniałą kontynuacją życia pełnego niezwykłych przygód. Dziennikarstwo i literatura to dwa brzegi tej samej rzeki. Ja teraz przeprawiłem się na drugą stronę tej rzeki, powiedział mi przed laty, gdy rozmawialiśmy o tym, czy to, co piszę, to jeszcze reportaże, czy już literatura. Przypomniałem sobie tę rozmowę, gdy wokół reportaży Kapuścińskiego zaczęła się publiczna dyskusja, czy są one literaturą faktu, czy też fikcją literacką. Niewielu piszącym udało się z tak niezwykłym bagażem, znajomością ludzi, świata oraz rządzących nim reguł, pisać książki, nie tracąc nic z ostrości widzenia. Tak jak nie utracił przez lata, mimo zdobytej wiedzy, miłości do ludzi i świeżości młodzieńczych ideałów. To, że napisał tyle książek i że przyniosły mu one światowy rozgłos, nie zniszczyło skromności, która zawsze pozostawała jego cechą, nawet gdy jego bliscy, jego przyjaciele nasłuchiwali komunikatu ze Sztokholmu. Zdobyta ciężką pracą sława nie dała mu absolutnego poczucia pewności siebie, że i kolejna książka będzie sukcesem. Tyle entuzjazmu, tyle pochwał we wszystkich możliwych językach. Nie robisz się zarozumiały? Zapytał go Marek Miller. Nie, odpowiedział Kapuściński, bo potem, kiedy siadam przy tej kartce papieru, to siadam jako taki mały, szczeniacki debiutant. Bo wszystko zaczynam od początku, bo nic nie istnieje i muszę zapełnić tę kartkę, a ja jej nie mogę zapełnić. Siadam jak taki mały, zniszczony, nieważny, nieistniejący facecik, który nie potrafi tego zrobić i to mnie redukuje z powrotem do zera. I mając poczucie tego, że muszę tę kartkę papieru zapełnić, zawsze wiem, że startuję od zera i wiem, że całe życie będę startował od zera, że to doświadczenie, jakim jest pisanie, nie sumuje się. To jest doświadczenie, które musi zaczynać się zawsze od początku. Drodzy słuchacze, dziękuję już za to dzisiejsze spotkanie z Ryszardem Kapuścińskim i Mirosławem Ikonowiczem, za to wsłuchanie się wraz ze mną w opowieści przyjaciela cesarza reportażu. Przy okazji chciałabym zaprosić Was na bloga Rzeczy o Książce, czyli rzeczoksiążce.blogspot.com oraz do polubienia facebookowego profilu Rzeczy o Książce. Pamiętajcie też, że wszystko ma dobre strony, ale najwięcej dobrych stron ma książka. Do usłyszenia za tydzień. Szczęść Boże! Rzecz o Książce. Zaprasza Magdalena Kapuścińska.